Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Homo Evolution Human Origins, czyli klikerze, prostym klikerze, gdzie poznajemy losy ludzkości. To od nas zależy tak naprawdę, w którą stronę ludzkość ewoluuje. Ostatnio udało nam się odblokować jakby końcową fazę ewolucji tych takich siłaczy, powiedzmy sportowych świrów i tak wygląda właśnie ostatni gościu. A dzisiaj zajmiemy się spektaklem i spróbujemy przejść całą tą jakby całe to drzewko i później skoczyć do internetu. Zobaczymy, co się będzie działo w internecie, jak będzie wyglądała właśnie ta przyszłość. Wy pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić tańsze gry, no to z kodem Flotar na G2 3% zwrotu, link oczywiście w opisie. I co? Zostawcie łapę w górę, zapraszam do oglądania i patrzcie na to. Uwaga. Trochę reklam, powiem tak, trochę reklam było oglądanych, proszę bardzo, wszystko pięknie przygotowane. Miejmy nadzieję, że dzięki temu, co wszystko tutaj mam, to uda się po prostu przeskoczyć od razu do internetu. Nie wiem, czy jest, wiecie, jaka jest szansa na to, ale po prostu cały czas klikałem te reklamy, mówię, nie, muszę oglądać. I w ogóle mam tutaj misję zaliczoną, ale misję odbierzemy zaraz, także na początku weźmy sobie po prostu, poewoluujmy tych panów, okej. I mamy takiego siłacza, spoko. Fajnie. Tutaj widzę, że jakaś strzykawa jest, tutaj jakaś pochodnia. No, na razie wiecie, no, nic ciekawego o tym nie mogę powiedzieć, bo tak naprawdę nic ciekawego się jeszcze nie wydarzyło. I mamy uśmiechającego się klauna. Zastanawiam się, w jaki sposób to po prostu się... Jaki jest logika tutaj, ale może wiecie, nie będziemy szukali logiki w takiej prostej gierce na telefony. I proszę bardzo, ulala, tutaj mamy jakiś drunk rocker. No dobra, fajnie. Czekajcie, w ogóle w jakim ja jestem drzewku? Przepraszam, bo chyba się zapomniałem troszkę. To jest spektakl. Okej, czyli mamy jakieś poetę, później mamy balerinę, olimpijczyka, klauna, drunk rocker. Aha, rocker, dobra, że muzyka, rock. Dobra, już, Flotar, niech ci ten mózg pracuje trochę. Czyli został nam ostatni ten gościu, później internet i telewizja. I wiecie co? Właśnie dlatego czekałem na misję, ponieważ z misji teraz powinienem dostać jakby najlepszego, wezmę sobie tą misję znowu, powinienem dostać gościa, dokładnie tak, o to mi chodziło, widzicie, wszystko ogarnięte, nowego gościa odblokowałem, to jest halucynujący dancer, czyli wiecie, pewnie wziął jakieś nielegalne substancje i tak to wygląda. I teraz drugą rzeczą, którą przygotowałem, to jest oczywiście, możemy sobie kupić te kreaturki, no bo mam troszkę tej kasy, ale zanim do tego przejdziemy, proszę bardzo, mam spiny. I nie zawaham się ich użyć. Dlaczego czekałem z tymi spinami? Ponieważ zobaczcie, że mogę teraz dostać tego gościa, tego klauna. I bardzo, chciałem powiedzieć, że bardzo możliwe, że teraz go dostanę, ale jednak nie. Mamy jeszcze trochę planet do przejścia. O, i właśnie, kurde. Coś dzisiaj jest po prostu takie nieszczęście troszeczkę, ale oczywiście będziemy celowali w jak największą ilość tych klaunów, żeby przejść już do internetu i zobaczymy, jak będzie wyglądał taki internauta przyszłości, chociaż jeżeli chodzi o to, no to końcowy efekt poznamy pewnie dopiero w kolejnym odcinku, no bo też będę musiał troszkę sobie pozarabiać tych pieniędzy, trochę reklam pooglądać, żeby troszkę mieć więcej tych postaci. I zobaczcie, ja to wszystko, co tutaj widzieliście na początku odcinka, to zajęło mi, nie wiem, z godzinę? Tak wiecie, ciągłego grania. I straciłem to, nie wiem, w minutę? Także, no, niestety tak to wygląda. Tak naprawdę mógłbym zostawić tutaj myszkę z wciśniętym klawiszem i sobie pójść, bo najprawdopodobniej byłoby tak, w sumie co ostatnio zauważyłem, że co jakiś czas dostajemy te emeraldy i tak naprawdę cały czas wychodzę na zero, tylko zyskując kolejne te... Właśnie, nie miałem nigdy tych strzałek, nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi strzałkami. Cały czas bym zyskiwał po prostu te emeraldy, do tego zmierzam. O, mogę mieć plus 3 spiny za obejrzenie reklamy. Nie, dzisiaj mówimy nie oglądaniu reklam, ostatnio się naoglądałem, przed odcinkiem się naoglądałem, także nie. Dzisiaj po prostu będę wykorzystywał tylko diamenty i tą kasę, którą udało mi się gdzieś tam zarobić. Powiedzmy, że będziemy spinowali do 120 emeraldów. No, do 120 emeraldów sobie pospinujemy i później po prostu spróbujemy przejść na ten kolejny poziom. Czy to się uda? Zaraz zobaczymy, bo na razie powiem wam, że moje szczęście... No szczęście mi nie sprzyja, powiem wprost. Bo ja chcę więcej tych klaunów, a na razie dostaję w sumie chyba najwięcej pieniędzy. O, teraz emeraldy. Kurde. Coś chyba popsułem maszynę, bo ostatnio naprawdę cały czas wychodziłem na zero totalnie. Nie, ja nie chcę tej baleriny. Ja bym wolał tego uśmiechającego się klauna. O! I
5. Widzicie? O to mi chodzi, że cały czas po prostu, co jakiś czas będę dostawał te emeraldy i tak naprawdę ta gra nigdy się nie skończy tutaj. Ale spoko, powiedzmy, że jeszcze parę spinów i będę mógł przejść dalej. Znaczy będę mógł przejść dalej, będę mógł sprawdzić, czy już mam odpowiednią ilość, aby przejść po prostu na wyższy poziom. Widzicie? Cały czas spinuję, a już mam 130 tych emeraldów. O, i teraz klauna dostałem, super. Właśnie o to chodziło. Właśnie tak to sobie wyobrażałem. Jeszcze powiedzmy z dwa klauny, jak dostanę, okej, okay, dwa klauny, spinujemy dopóki nie będzie dwóch klaunów i dopiero wtedy przejdę, przejdę dalej. W ogóle byłyby jaja, gdybym, wiecie, nie mógł teraz z tego trafić. Żadnego klauna, gdybym nie mógł trafić. 124 emeraldy, o, drugi i... było blisko, było naprawdę bardzo blisko, żebym to dostał i w końcu dajcie mi te strzałki, bo chcę zobaczyć... Nie miałem chyba jeszcze tych strzałek, bo serio nie mam pojęcia, co one znaczą, że jeszcze jeden spin jest po prostu. 127 emeraldów, do 120 będę spinował, albo do dwóch trafionych klaunów. Troszkę to potrwa, najprawdopodobniej, ale nie chcę robić już cięcia, no bo to też jest w jakimś sensie, coś się dzieje, nie? Że chociaż nie ma chyba czegoś takiego, że można jakąś super rzadką nagrodę dostać z tego. Cały czas będziemy dostawali te nudne rzeczy. Okej. Okay. Dobra, jednego klauna, dobra? Jednego klauna, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Okej. Okay. Klaun trafiony, jej! Super. To teraz spróbujmy. Mamy tutaj tego gościa. Okej. Okay. Dużo tych klaunów mam. A teraz tak. Klauna musimy sobie połączyć. Teraz ciebie. No i pięknie. Mamy telewizja lub internet. Bierzemy internet. Cyk. Zaczynamy nową erę. Nowa kreatura została odblokowana. I nowa era się zaczęła. Era internetu. Ile kasy? Dużo. Naprawdę dużo kasiory dostajemy za coś takiego. I teraz wypadałoby też pospinować, ale szczerze mówiąc nie chcę mi się spinować. Także użyjemy mojej tajnej techniki. Tym razem jest to technika na kupowanie jak największej ilości tych olimpijczyków. O, już mi się... Aha, już mi się kasa skończyła. Okej, szybko poszło. Szczerze spodziewałem się, że jeszcze coś się uda tutaj zrobić. Dobra, czyli tak, brakuje mi... Klaun. Brakuje mi jeszcze jednego tego gościa i dostaniemy kolejną osobę. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć tak naprawdę poziomów mi zostało. Czy chcę pospinować jednak? Chyba będę musiał. Albo mogę się cofnąć i kupić sobie te baleriny, bo one nie kosztują jeszcze tak dużo. Także jest to jakoś tam w miarę opłacalne. Też nie potrzebuję ich aż tak dużo, żeby to się nie opłacało. Okej, okay, cyk. A, no właśnie, teraz jestem w totalnej dupie. Bo wszystkiego mam po jednym i potrzebuję... Dobra, wracamy na spinowanie. O, teraz? Czekajcie, jaki mogę dostać najlepszy poziom? A, mogę dostać tego Rockmana całego. No, w sumie to by było spoko, gdybym dostał Rockmana, chociaż szansa pewnie na to jest bardzo, bardzo, bardzo mała. Jednego Rockmana i... W sumie, czekajcie, bo ja mam drugiego Rockmana i później mam tego gościa, który wziął niedozwolone substancje. Tak, no to jeden gościu robotyczny i już powinienem być po prostu ustawiony. Nie ty, kolego, nie chodzi mi o ciebie, chociaż wiesz co, można to sprawdzić szybciutko. Okej, okay, cyk, cyk, cyk. Jednak udało się bez tego i proszę bardzo, mamy takiego zwykłego gracza. To zobaczymy, jak ewoluujesz. A, to jest powiedzmy taki już nowoczesny gracz. Później mamy chyba kogoś na smartfonie, później mamy jakiegoś potwora, kolejnego potwora. I nie mam pojęcia, co to jest to ostatnie. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że moglibyśmy, ale to już zrobię cięcie. Moglibyśmy przeskoczyć z jeden, ewentualnie dwa poziomy. Jest szansa na to. Także mówię to z ciężkim sercem, ale dajcie mi chwilę. Pospinuję sobie trochę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, jestem z powrotem. 72 te kryształki mi zostały. Troszkę mało. Jednak to, co mówiłem wam wcześniej, no, że wszystko się tutaj zwraca, no to się jednak okazało, że się nie zwraca. Czekajcie, wezmę jeszcze te jajka, pootwieram, bo troszkę one mi tutaj przeszkadzają. A zawsze chociaż może jedna nowa osoba się doczłapie do tej najlepszej ery. Zawsze to jakiś tam plus. Tutaj coś mamy? Okej, tutaj mamy tą trójkę i uwaga, 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 BUM! Proszę bardzo, tak to wygląda teraz, także możemy od razu sobie ich pozmieniać wszystkich. Okej, mamy czwórkę.
Czyli teraz mamy takiego social boya, który siedzi cały czas na telefonie, ale bardziej mnie ciekawi ten kolejny poziom, także proszę bardzo, to jest coś takiego. Coś. W sumie nawet dobrze, że to nazwałem cosiem. Okej. No, także chyba to by było na tyle. Udało nam się odblokować to, co chcieliśmy. Czekajcie, o kurde. Jeszcze chciałbym sobie poklikać chwilkę. Czy 24 to mi daje? Spoko. Ale powiem wam, że przejście na kolejny poziom to będzie, no, coś ciężkiego. I chciałbym w kolejnym odcinku, żebyśmy zakończyli całą tą ścieżkę, no bo zostały nam tak naprawdę trzy postacie, plus ruszyli od razu na kolejną planetę. Nie wiem, czy to się uda, czy też nie, gdzie są planety. Tu są. Bo tutaj potrzebuję 190 AB. A ja mam już 24 AB, widzicie? Także jest szansa, na pewno to się uda na zbierać po prostu tyle pieniędzy. Chwila, ile jest planet? Właśnie sobie zdałem sprawę, że tych planet jest dość dużo. Aha, rozumiem. Jest 5 planet i chyba mamy 5 nawet tych. 5 ścieżek rozwoju. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A nie, 6. Okej, a chwila, planet jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć planet. Pięć do odkrycia. Także tak czy siak będziemy mogli odkryć wszystko, ale to, czy będzie więcej odcinków, to już zależy jak zwykle od was. Ja się z wami żegnam. Ja wiem, że w tych odcinkach za bardzo nic się nie dzieje. Nie musicie mi tego pisać w komentarzach. Ja o tym doskonale zdaję sobie sprawę. Ale nie wiem, ta gra jest taka prosta, fajna, przyjemna do nagrywania. Tylko, że bardzo szybko po prostu się kończy to, co możemy zrobić. I później muszę... O kurde. Dobra, idziemy spinować. I to jest moja jakby karta pułapka, której zawsze używałem, kiedy po prostu skończą mi się tutaj pomysły. O, jeszcze jeden spinek. A, czyli mogę minimalnie tego gościa dostać, a jeszcze czekajcie, zobaczę, kogo maksymalnie mogę dostać. A, czyli tego gościa. Szczerze, nie no, w sumie spoko. Już zacząłem, kurde. Zacząłem mieć jakieś problemy. No, ale teraz jeżeli będę chciał przejść na kolejny poziom, mogę wam powiedzieć, no to będę musiał niestety AB. O Jezu, ile oni kosztują. No to będę musiał po prostu klikać ten tutaj zielony przycisk i po prostu klikać go i klikać i klikać i klikać, tak żeby po prostu wszystko było przygotowane na kolejny film. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłego dnia wam życzę. Bicie na Gierwa, Facebook, Instagram, Twitter. Wszystkie rzeczy są w opisie. Do zobaczenia, cześć. Hej!